Kaktus, na którym rośnie opuncja figowa, na dole wygląda jak takie spróchniałe drzewo. Nie wiedziałam o tym, a u góry jest zielone. Z kolcami. A opuncje wyrastają w różnych miejscach. Na przykład tak śmiesznie. Na kraniuszku. Emisia próbuje strącić, bo opuncje też mają dużo takich włosków, które się wybijają jak włókno szklane do ręki. Ten patyk podaj mi. Podasz mi? No to zdobywaj ją. Mi zdobywco. Co ci się wbiło? Mam ją. Ciekawe doświadczenia, prawda? Zobaczyć inną przyrodę. Poleciała! Ale pachnie. Zjemy ją z sałatką, z rukolą. Tylko trzeba ją porządnie obrać, żeby się żadna igiełka nie dostała tam. Teraz idę na poszukiwania kopru włoskiego, ponieważ było ich tu trasą, ścieżką, którą idziemy bardzo dużo. Mam nadzieję, że dzięki temu wyrośnie mi w ogrodzie silny kopr włoski. Tu dorasta. Oczywiście wiadomo, że to chodzi o temperaturę, jaka tu panuje. Wyrasta tak ponad 2 metry, nawet niektóre były jeszcze wyższe. Ale wolę takie nasionka niż nasze. Tu są te kopry. Takie ogromne. Zaraz zbierzemy nasionka. To taki zapach kopru. Niesamowity. Muszę iść nazbierać więcej. Parzenie herbaty z całej rośliny, nawet z gałązką. Wszystko, jak sobie zaparzycie herbatkę. Po kilku łykach już przechodzą wzdęcia, jak czasem małe dzieci mają. No albo ktoś dorosły, bo na przykład ma nietolerancję jakąś na przykład strączków, czy też ogron, czy jakichś innych rzeczy. Jeżeli brakuje nam bakterii w jelitach do przetwarzania rzeczy grochowych, to wtedy powstają gazy i wypicie nawet odrobiny herbatki z kopru włoskiego sprawia, że wszystko przechodzi. Dlatego też dzieciom małym, w ogóle dzieciom powinno się często podawać, ale zwłaszcza malutkim, żeby nie bolały ich brzuszki od różnych nowych rzeczy, które zaczynają zjadać i które poznają ich jelita i są dla nich nowością. Znaleźliśmy drzewo migdałowe. O, lecą. Spróbujemy je rozłupać zaraz. Zobaczymy, czy to prawda. A tu pełno oliweczek. Jedzenie tutaj dosłownie rośnie wszędzie. Właśnie znalazłyśmy granatowce. W sensie granaty z granatowca. Nie wiedziałyśmy, że oliwek, ależmy się dowiedziały, nie wolno jeść surowych prosto z drzewa. Dopiero muszą one przejść taki proces leżakowania w wodzie z solą. Mimo tego, że jest ich tutaj pełno na drzewach, wow. Na przykład tutaj już są dojrzałe, o widać, fajnie. To powinno się je zerwać i właśnie muszą one przeleżakować. Oczywiście w wodzie z solą. O, i tu są. Spadają. Lecą i tutaj spadną. Tu nikt tego nie zbierze z tej strony. Więc to co wystaje, możemy przyjść i zebrać, Emisiu. No to łupiemy migdałki, co? I co, łatwo się dostać do migdałka, Janek? Łatwo.
Udało ci się. Migdała. Czekaj, on jest złamany. Wow, udało. I dało ci się migdałek. No to jemy. Teraz Janaś próbuje rozłupać migdała. Był w łupie, potem w kolejnej łupie i dopiero w środku jest migdałek. Ten, który jemy. I kupujemy na kilogramy. Po 30 zł. A tu trzeba tyle się narobić, żeby rozłupać jednego, że hej. Nie działa? Ma aromat. A tu łupka. Tak smakuje, jakbyś zjadła aromat migdałowy? Takie silne. To u nas nie ma takich silnych, tak? Nie. No. Ja cię. Jak ten. Jak strasznie silny marcepan. Strasznie silny aromat migdałowy. Ten taki średnio dojrzały daktyl też jest przepyszny. Lepszy niż te w Polsce kupowane. Dojrzałe.